Jak dobrze wiecie, z okazji 300 tysięcy subów organizowałem konkurs na 50 tysięcy fałdolców, w którym wygrywało aż 10 osób pakiet o wartości 160 zł, czyli 5 tysięcy fałdolców. Po 30 dniach zostały ogłoszone wyniki konkursu. Na chwilę obecną zgłosiło się do mnie 6 zwycięskich osób, na 4 pozostałe na dzień dzisiejszy jeszcze czekam. Teraz wyświetla Wam się lista zwycięzców, a teraz Wam wyświetla się lista osób, które jeszcze do mnie się nie zgłosiły. Bardzo Was proszę, sprawdźcie swojego maila, ponieważ napisałem do Was wiadomość, żebyście podali mi swój numer telefonu, pod którym będę mógł się z Wami skontaktować i będę mógł wręczyć Wam nagrodę. Ale zanim zaczniemy dzwonić do zwycięzców, chciałem Was poinformować, że z okazji zbliżających się walentynek Epic Games przygotował dla Was bardzo fajne nagrody. Gracze, którzy użyją mojego kodu GAMINGWITHFARALL w okresie od 8 do 23 lutego, mogą odebrać darmowo takie oto unikalne skiny o nazwie Przytulne Serca. Więc teraz wszyscy wpisujemy kod GAMINGWITHFARALL w sklepie i wraz z aktualizacją 7.40 on automatycznie pojawi się u Was w szafkach. Pierwsza osoba, do której będziemy dzwonić, jest to Machol Marcin. Okej, zadzwonimy do Marcina. Oczywiście Marcin już podesłał mi swój numer telefonu prędzej, wiadomości e-mail. Dobra, sprawdźmy, czy odbierze. Halo? Halo, siema, gościu, co tam? No nic, chyba słyszę parę lat, dobrze mówię? Tak, dobrze mówisz, witaj. No. Dzwonię w sprawie, bo chcę Ci przekazać moje gratulacje oraz 5000 fałdolców wręczyć. Dziękuję, dziękuję. Powiedz mi, jesteś gdzieś koło komputera, czy nie, za bardzo? Komputera, bo pierwsze ja gram też na konsoli, więc muszę się do konsoli dobrać. Co mam się zalogować, czy coś? Bo... Powiedz mi, czy jest możliwość taka, żebym ja mógł się wlogować na twoje konto i po prostu ja bym ci kupił, od razu bym obejrzał, co tam masz ciekawego, czy słabo? Mogę ci przesłać dane, tylko na ten numer, czy na maila? Na maila. GamingWithFarrell@gmail.com. I jak dostanę dane, od razu do ciebie dzwonię, dobra? Dobra. O. I jakby jakieś były problemy z hasłem, bo wiesz, ja tam mam parę haseł i nie wiem, czy to jest na pewno to, ale jakby był problem z hasłem, to tam dobra. Najwyżej. O to ogarniemy za chwilę wszystko. Dobra, to czekam na wiadomość e-mail. Dobrze, na razie. Hej. No, siema. No, siemanko ponownie. Jak widzicie, widzowie, jesteśmy już na koncie Marcina. Na początku sobie sprawdzimy profil, profil. Solo 0, pary 0, oddziały 3. O, widzę, że grasz oddziały, tak jak ja. Co tutaj masz jeszcze ciekawego w szapce? Szafunia. Wow. Co to jest w ogóle? Aha, Omega, Castor. Co to jest w ogóle za skin? Śnieżna stopa. Ty, ja nawet chyba... A, on był tylko jeden raz, co nie? A powiedz mi, na jaki skin się najbardziej czaisz? W sensie teraz? Najbliższy? Jaki byś chciał na przykład najbardziej? Na co przeznaczysz te fałdolce oczywiście? No nie wiem, jeszcze na razie będę czekał za jakimiś przeciekami skinów nowymi i wtedy się zastanowię, może, bo na razie dzisiejszy skin jakoś mnie nie interesuje i nie zaciekawił. Dobra, rozumiem. Okej, to ja teraz będę wpisywał kodzik PSC, żeby doładować te fałdolce. Okej, jak widzicie, mamy dodane już 3 kody, 2 po 30 zł, 1 za stówkę. Tak akceptuję warunki, płatność. No i uwaga. Prosimy, dziękujemy, potwierdzenie zostało zamówione. Subcio. I jak widzimy, doładowało 5000 fałdolców. Dobra, mordeczko, to słuchaj, jeszcze czeka nas razem nagranie odcinka Hide and Seeka, bo też obiecałem, że jest... to w ramach zwycięstwa, w ramach nagrody. Powiedz nam jeszcze, skąd jesteś? Ja jestem spod Poznania, dokładnie z Lubonia. Aha, z Lubonia, spod Poznania. No dobra, chcesz kogoś pozdrowić jeszcze? No, chciałbym pozdrowić wszystkich moich kolegów i moją całą rodzinę. Okej, super. Ja dziękuję Ci za rozmowę miłą. Pozdrawiam Cię i co? Widzimy się na live'ie i w Battlebusie. No hej, powiem Wam, Marcinek, bardzo fajna, miła osoba. Teraz dzwonimy do Szymona Pasińskiego. Halo? Siemka. Dzwonię do Pani, Pana w bardzo nietypowej sprawie. Co tam, gościu? Pan przychodzą
dobrze. Zadowolony bardzo. Jesteś zadowolony z wygranej? Oczywiście. Słuchaj, na razie kilka pytań na rozgrzewkę. Skąd jesteś? Aha, z Podłodzi. Szymon się nazywasz. Dobrze. Mam zanotowane. Super. Powiedz mi, Szymek, teraz tak. Na co przeznaczysz fałdolce? No, ale jakieś fajne skiny. Miałem plany na marshmallow. Mam nadzieję, że jeszcze wróci. No, zobaczymy. Też niestety nie mogłem kupić marshmallow, bo mi zablokowali płatności. Nie wiem z jakiej racji, ale już odblokowali mi na dzień dzisiejszy. Akurat jak był marshmallow, no niestety Farel miał unlucky. Powiedz mi jeszcze tak. Jakiś ulubiony skin? Na coś czekasz? No właśnie teraz ten marshmallow. Tylko marshmallow, tylko marshmallow. Myślałem, że na coś że tak wyczekujesz. Gultroperek. Aha. Rozumiem. Dobra, czy jest możliwość zalogowania się na twoje konto i kod PSC bym wpisał? I obejrzelibyśmy, jakie masz tam winki, jakie skinki? Możliwość, tylko że ja przez Facebooka zawsze się loguję. Dobra, no to my to ogarniamy i za chwileczkę widzimy się na koncie Szymona. Okej, jesteśmy z powrotem teraz na koncie Szymona. Szymon jest również ze mną już połączony telefonicznie. Sprawdźmy sobie na początku szafeczkę u Szymona. Co to mamy w skinach? Wow! To widzę, że przydadzą ci się te fałdolce, naprawdę. 2, 4, 6. Od którego sezonu grasz? No od tego, dopiero zacząłem pierwszy sezon. Aha, no to powiem ci. Powiem ci super skok w siódmy sezon. Dobra, teraz będziemy dodawali ci fałdolce. Kupuję ci ten pakiet za 160 zł, te 5000 fałdolców. No to kurczę, będziesz miał czym szastać, co nie? A karnecik w ogóle masz kupiony? Karnet mam kupiony. Aha, no dobra. Składamy zamówienie PaySafe Card. Okej, trzeci kodzik. Wskoczyło, 150 zł. Akceptuję ogólne warunki handlowe. Potwierdzamy i uwaga. Tim tyrym, tym tym. Dziękujemy za płatność. Potwierdzenie zamówienia zostało wysłane na twój adres e-mail. Dobra, mordeczko. To co? Ja ci życzę wielu sukcesów w Fortnite'cie. Dziękuję również za miłą rozmowę. Gratuluję jeszcze raz. Mam nadzieję, że weźmiesz jeszcze raz udział w konkursie. A, może powiedz mi jakiś dla przyszłych zwycięzców jakiś złoty środek na wygranie fałdolców, co trzeba zrobić? No na pewno zapublikować w kodzik Gaming with Parents. No obowiązkowo, obowiązkowo. Dodankę trzeba zrobić. Tak jest. Potem tylko się cieszyć. Gaming with Farel, prawidłowy kodzik, super. Dobra, to dziękuję ci jeszcze raz za rozmowę. Trzymaj się. Yo. Dobra. Powiem wam, że Szymkowi z pewnością się przydadzą te fałdolce. Niedługo startuje sezon 8, kupi sobie mordeczka, karnecik bojowy i z pewnością jakiś bardzo fajny skinek. Teraz dzwonimy do kolejnej osoby, do kolejnego Szymona. Sprawdźmy, czy odbierze. Po sygnale nagraj wiadomość. Kurczę, unlucky. Stary Farel dzwoni, co jest z tobą gościu, nie odbierasz telefonu, mordo. Dobra, nagraliśmy mu się. Tutaj postawimy koło niego znak zapytania, żeby ponowić jeszcze raz połączenie. To teraz zadzwonimy do Marcina. Zobaczymy, czy Marcinek odbierze. Tak? Buongiorno. Co tam, mordziaty? Halo? No, cześć, Farel. No, witaj. Skąd wiesz, że Farel, a nie ten Miś Koralgol z Paconowa? A, no, bo poznałem cię po głosie. Aha, no dobra, kurczę. Dostojny mam głosik. Siema, mordeczko. Marcin, tak? Dobrze mówię, Marcin? Tak, tak. Co tam słychać po pierwsze? Aha, a masz teraz, nie wiem, wakacje, czy tak, a czego, ferie, czy szkoła jeszcze? Nie, już ferii nie mam. A, już po feriach, aha, no to super. Słuchaj, dzwonię do ciebie, żeby wręczyć ci 5000 fałdolców. Czy jest możliwość, żebym mógł się zalogować na twoje konto i po prostu obejrzymy sobie je, zobaczymy jak tam winki siadają i doładuję ci fałdolce, czy nie ma możliwości takiej? Ja mam taka możliwość. No dobra, no to my za chwileczkę widzimy się na koncie Marcina. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem na koncie Marcina. Sprawdźmy, Marcin, co ty tutaj masz. Karierę na początku, profil solo 0, pary 0, oddziały 0. To co, ty musisz ze mną, mordo, więcej grać, żebyśmy jakieś tutaj statystyki troszeczkę podciągnęli, co nie? No, powiedz mi teraz, co ty masz tutaj za skiny? Też grasz od siódmego sezonu dopiero? Nie, ja gram już tak... A nie, drifta masz. A tu masz nawet Omegę, no ale chyba tylko skinki karnetowe tutaj widzę się dają. Nic poza tym, więc teraz sobie będziesz mógł
swoją kolekcję troszeczkę rozszerzyć za te V-dolce. To jak to robimy? Doładowywać wszystkie? Czy coś tam braciszkowi mówiłeś? No, moglibyśmy dać tam 1000 V-dolców swojemu bratu, taki prezent. Dobra, widzicie, jaki bardzo dobry braciszek. To zrobimy, Mordo, tak, że ja tobie ten pakiet za 100 zł, czyli 2800 V-dolców, teraz doładuję za pomocą kodu PSC, a dwa kody na 60 zł, czyli dwa razy po 30, wyślę ci na maila, dobra? A wy później sobie tam braciszkowi doładujecie i zostanie wam tam jeszcze jakieś dwie dychy ekstra, z tego co dobrze liczę. Dobra, no to już wchodzę tutaj, PaySafe Card, zapłać, akceptujemy politykę za stówkę, PaySafe Card, płatność przetwarzamy, dziękujemy, poszło, mordeczko. No, także na chwilę obecną masz 3100 V-dolców. W szafeczce, wiesz co możesz kupić sobie dzisiaj? Masz sklep z przedmiotami, masz nowy taki smok kroczący w płomieniach. Też jest bardzo fajny i pewnie będzie mega rzadkim skinem, bo teraz jakieś święto w Chinach. Coś takiego. Tak więc, tak, mordeczko. Jeszcze powiedz mi, skąd jesteś? O. Ja jestem z Poznania. Z Poznania? Tak. Oto przed chwilą ziomkiem gadałem, był spod Poznania. W takim razie ja dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Gratuluję jeszcze raz. No i co? Pozdrów brata. Dobra, okej, okay. Trzymaj się, hej. Dzięki, cześć. Marcin bardzo fajnie się zachował, dzieląc się nagrodą wraz ze swoim młodszym bratem. Teraz dzwonimy do kolejnej osoby. Dokładnie do Karola. Zobaczymy, czy odbierze. No to let's go. Abonent chwilowo niedostępny. Możesz wysłać mu bezpłatną notkę SMS z twojego numeru telefonu. Oj, Karol, Karol, szkoda. Próbujemy jeszcze raz zadzwonić do Szymona. Halo? Pronto? Pronto? Kto tam? Kto tam po drugiej stronie? Kto tam po drugiej stronie? Szymon? Tak, dzień dobry. Czemu nie odbierasz telefonu, jak do ciebie dzwoni Farel w bardzo, bardzo poważnej sprawie? Bo nie słyszałam, miałam wyciszony telefon. Aha, dobra, luzik, nic się przecież nie stało. Co tam słychać? A dobrze, dobrze. Ferie czy do szkoły chodzimy? Ferie, no i elegancko. Dzwonię do ciebie z taką sprawą, że chcę ci wręczyć 5000 V-dolców i pogratulować zwycięstwa. Dziękuję. Czy jest możliwość zalogowania się na twoje konto i po prostu dodam je tutaj i nagram na odcinku, jak wygląda twoje konto, co tam się na nim znajduje, ile linków itp. itd. Czy jest możliwość taka? Jest możliwość. Okej, okay, super. Zgadzam się. No to za chwileczkę widzimy się na koncie Szymona. Jesteśmy z powrotem, niestety nie udało nam się zalogować na Szymka konto, ponieważ on ma konto założone na PlayStation, a ja chciałem się vlogować za pomocą PlayStation, a u mnie wyskakuje, że nie mogę połączyć swojego konta Farel z konsolą, coś takiego w ogóle, nie wiem, spędziliśmy na tym chyba z pół godziny. Trudno, dlatego ja tobie, Szymek, podeślę kody PSC na maila, możesz pod tym odcinkiem, jak wjedzie, napisać komentarz ze swojego konta na YouTubie, że otrzymałeś te kody PSC, żeby było to wszystko legitne. Podeślę ci kody 3, 2 na 30 zł i 1 na 100 zł PSC, które musisz wpisać tam w zakładce doładuj V-dolce i będziesz miał do wyboru PayPal, przelew bankowy, czy ten, kartę kredytową, bądź też kody PSC. To tam wchodzisz w PSC, wpisujesz te trzy kodziki. Ok? Wszystko jasne? Mhm. Powiedz mi jeszcze, ile masz latek? 12. 12. A skąd jesteś? Ze Strzelec Opolskich. O, Strzelce Opolskie. No to pozdrawiamy Strzelce Opolskie. To co, ja dziękuję ci za miłą rozmowę. Gratuluję jeszcze raz wygranej. Mam nadzieję, że te V-dolce ci się przydadzą. I co? Widzimy się w Battlebusie, co nie? No jasne. Dobra, trzymaj się, hej. No też. Właśnie do Szymona wysłałem e-mail z kodzikami PSC. Szkoda, że nie udało nam się zalogować. Dzwonimy do kolejnego zwycięzcy, do Karola. Kamilek, odbierz, V-dolce dzwonią. V-dolce dzwonią. Abonent chwilowo niedostępny. Możesz wysłać mu bez... Kurczę, szkoda. To spróbujmy teraz do kolejnej osoby, do Bartka. Halo? Buongiorno, buongiorno, co to za nieodbieranie telefonów, halo? Cześć. No siema, ja ci V-dolce chcę przynieść, załadować na konto, a ty co? Nie odbierasz, unikasz kontaktu. Nie no.
Siema, siema. Bartek, tak? Tak, tak. No, witam cię bardzo serdecznie. Bartusiu, chciałem ci na początku pogratulować wygranej. I mam takie pytanko, czy jest możliwość, że mógł się vlogować na twoje konto, byśmy je obejrzeli na odcinku, no i dodatkowo bym ci te fałdolce załadował? Jest możliwość, tylko że ja na odcinku nie wystąpię. Nie, nie, spoko, spoko, po prostu twoje konto tylko, a ja będę obejrzę je, będziemy rozmawiali i doładuję ci fałdolce za pomocą PSC. I to mam ci pocztą przesłać? Tak, możesz podesłać mi pocztą. Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, tym razem na koncie Bartka. Sprawdźmy sobie na początku szafeczkę, co ty tutaj, mordeczko, masz. O, ten więzień już masz odblokowany, to nawet dużo. No. Tutaj kilka skinów. O, neonek jest, światłomistrz. Taryfiara, standardowo. A, i tutaj jest po prostu karnetowe reszta. Jakiś ulubiony skin twój? Jaki jest? Albo na jakiego się czai? Jaki jest twój ulubiony skin? Światłomistrz. Światłomistrz? O, dobra, mordeczko, to tak. To zaczynamy doładowywać fałdolce. Powiedz mi jeszcze, skąd jesteś? Województwo Świętokrzyskie. Województwo Świętokrzyskie, okej, okej. A ile masz lat? Jak można zapytać? 11. W lipcu 12. Aha, no i super. Dobra, to teraz sprawdźmy sobie tak, mordo. Kodziki PSC przekopiujemy. Na początku nie mogę mu wierzyć. Aha, nie mogę się wierzyć. No widzisz. Jednak, kurczę, trzeba brać udział w konkursie. Ten kodzik mam wykorzystany, to czyli źle go przepisałem, nie zaznaczyłem sobie. Dodaj. Tak jest! Równo 159 zł, 1 zł na PSC zostanie. Dobra, płatność. Dokonujemy płatności, mordo. No i jesteś szczęśliwym posiadaczem, już ci mówię, jakiej kwoty. Dosłownie 5050 fałdolców. W sklepie masz teraz do kupienia dowódczyni drużyn Pand, jak coś, jakby cię interesowało. O, prawilny kodzik wpisany, jeszcze raz przypominam, wspierajcie z kodem Gaming with Farrell, jeżeli chcecie tak samo wygrać jak Bartek, jak Bartek. Już mi się imiona wasze mylą. Dobra, mordeczko, to co? Ja dziękuję ci, gratuluję jeszcze raz. Miło mi się z tobą gawędziło. I co? Widzimy się w Battle Busie następnym razem, co nie? No, dobra. Dobra, trzymaj się, hej. No to. Postarajmy się jeszcze raz zadzwonić do Karolka. Może tym razem odbierze. Cisza. Cisza nastała. Karol, jak oglądasz ten odcinek, to skontaktuj się ze mną drogą mailową. Ja ci te kody PSC podeślę, tylko żebyś je po prostu odebrał, bo jak mają po prostu gdzieś u ciebie na skrzynce utknąć i stracą ważność, no to będzie słabo. To wolę to te kody PSC rozdać na live. Na pozostałą resztę cały czas czekam, więc mam nadzieję, że szybko się odezwiecie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. A z okazji 400 tysięcy zrobimy kolejny konkurs, może tym razem na 100 tysięcy fałdolców. Więc wpisujcie kod w sklepie Gaming with Farrell. Ja wam dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Trzymajcie się. Yo.